Nowe tereny inwestycyjne, wsparcie dla innowacji i firm tworzących nowe miejsca pracy. To tylko część planu dla Stalowej Woli. Obliczony na kilkanaście lat, ma kosztować ćwierć miliarda złotych. Początek jego realizacji ogłosił dziś prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny. Dokładnie w dniu, w którym mija 80 lat od wycięcia pierwszej sosny na placu budowy obiektów przemysłowych obecnej huty i miasta Stalowa Wola w ramach tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Najprawdopodobniej tu, tuż za obecną bramą, gdzie powstała pierwsza bocznica kolejowa i pierwszy nieistniejący już budynek kierownictwa budowy ówczesnych zakładów południowych, padła pierwsza sosna. Dokładnie 80 lat temu rozpoczęto wycinkę Puszczy Sandomierskiej pod budowę obiektów Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego ważną częścią było miasto i huta Stalowa Wola. W ten symboliczny dzień chciałbym zaprezentować program gospodarczy dla Stalowej Woli. Program konieczny, bo wyczerpują się rozwojowe możliwości Stalowej Woli. W specjalnej strefie gospodarczej na dawnych terenach huty Stalowa Wola pozostało już tylko niespełna 15 hektarów nadających się pod inwestycję. Plan prezydenta Nadbereżnego zakłada pozyskanie w otoczeniu huty około 170 hektarów i zbudowanie niezbędnej nowej infrastruktury, co ma kosztować, jak się szacuje, około 52 milionów złotych. Przede wszystkim należało wytworzyć krwiobieg dla całej strefy gospodarczej, a więc budowa nowego układu komunikacyjnego, który w sposób bezkolizyjny będzie wyprowadzać ruch ze strefy ekonomicznej do Turbarondo w ulicy Energetyków, a następnie do przyszłej obwodnicy Stalowej Woli i Niska. To kluczowy projekt. Ważnym elementem planu jest tworzenie warunków rozwoju dla innowacyjnej gospodarki, a zwłaszcza dla ludzi młodych, dopiero startujących z pomysłami. Z myślą o nich samorząd Stalowej Woli kupił zabytkowy budynek dawnej dyrekcji huty Stalowa Wola. Ten budynek jest przede wszystkim historyczny. On jest w zasadzie na skraju tej strefy przemysłowej i kojarzony jest przez mieszkańców i chyba również i zewnętrznych przyjezdnych jako takie serce tego obszaru. To tutaj wszystkie nowe działalności gospodarcze, również w ramach coworkingu, będą mogły rozpocząć swoją przygodę z biznesem. Tutaj szczególny patronat miasta nad tymi, którzy będą rozpoczynali działalność gospodarczą. I od tego rozpocznie się tworzenie tak naprawdę nowej dzielnicy, Technopolis, dzielnicy innowacji i rozwoju dla Stalowej Woli. Opracowano też program wsparcia i zachęt dla inwestorów. Chodzi między innymi o znaczne ulgi w podatkach dla tych, którzy tworzyć będą nowe miejsca pracy. Cały program wpisujący się w plan gospodarczy wicepremiera Morawieckiego obliczony jest na kilkanaście lat i szacowany na około ćwierć miliarda złotych, które w większości mają pochodzić z unijnych funduszy.